Witam Was bardzo serdecznie, Rafał z tej strony. Dzisiaj na kawce numer 101 rozmawialiśmy na temat funkcjonalności Mavica Air 2 i także kontrolera i aplikacji DJI Fly. I chciałem rozwinąć i ubrać te nasze rozmowy, rozważania w postaci właśnie osobnego epizodu, który teraz Wam przedstawię. Słuchajcie, latam już 2 tygodnie tym dronem. Kupiłem go w Warszawie w pierwszym dniu, kiedy tylko był dostępny. Zresztą tak jak Mavic Mini. Starałem się z siebie dać wszystko, czyli latam maksa. Wczoraj latałem praktycznie cały dzień. Ładowałem, latałem, latałem, ładowałem. I spotykam się z taką opinią. Powoli w ogóle ten dron zaczyna zdobywać moje serce. Ale spotykam się z taką opinią ludzi, że mają... podzielone bardzo poglądy. Część ekipy mówi, że to jest bardzo fajny dron, jest zakochana bezkrytycznie. Część ekipy jest nastawiona sceptycznie do tego modelu. I teraz zastanawiałem się, jak to jest. I postanowiłem też sprawdzić dokładnie funkcjonalność krok po kroku w boju. Postanowiłem, słuchajcie, nagrać tym dronem film. Można powiedzieć montaż, może to nie jest fabularny, ale krótki film. Taki krótki montaż, około 2-minutowy. Jest to film, który przedstawię w ciągu następnych dni, bo trwają jeszcze zdjęcia. Kończę zdjęcia, będę też nagrywał dźwięki, dopiero go zmontuję, ale do brzegu, o co chodzi. Na bazie tego zrobiłem kilkadziesiąt ujęć tylko wczoraj, a w sumie latałem kilka razy dziennie przez te 2 tygodnie i mogę powiedzieć, że wyróżniam kilka rzeczy na tak, kilka na nie, kilka do poprawy i pozytywnych. I teraz Wam o tym opowiem. Słuchajcie, jeżeli chodzi o sprawy pozytywne, testowałem go trochę i podstawowa sprawa pozytywna to rezerwa mocy. Oprócz tych cech, o których mówiliśmy, czyli długość lotu, jeżeli chodzi o głośność, jeżeli chodzi o transmisję, czyli OcuSync, to jest naprawdę mega fajna sprawa. Następna rzecz, którą trzeba podkreślić, to jest jego udźwig, czyli rezerwa mocy. Naprawdę ma dużą. Wczoraj testowałem Mavica Air i Mavica Air 2 i Mavic Air padł przy 6-7 sneakersach mniej więcej, czyli około 300-350 gramów. Łyknął 7 sneakersów, 7 razy 5, 350 gramów jest w stanie podnieść. Natomiast ten mały bandyta, nie dość, że uniósł wszystkie te sneakersy, to jeszcze dołożyłem mu kontroler, ten czarny z Mavica Air z jedynki i uniósł też. Nie miałem już więcej obciążenia, więc go nie forsowałem. 5, 6, 7, 8, 9 i pół sneakersa. A więcej? Więcej nie ma sensu, słuchajcie, mu dawać, bo szkoda silników, ale 9,5 sneakersa plus kontroler od Mavica Air to jest naprawdę mega. Ale widać, że rezerwa mocy w tym modelu jest zdecydowanie większa, słuchajcie, i tutaj warto o tym powiedzieć, że naprawdę dobrze się sprawuje, jeżeli chodzi o walkę z wiatrem, też go testowałem, bo mieliśmy taki czas, kiedy nadciągała burza i kiedy latałem jeszcze nim w końcówce lotu i to wyglądało bardzo dobrze, więc tutaj trzeba go pochwalić. Następna rzecz na plus, którą ta miłość dopiero tak się rodzi z czasem, rodzi się w bólu, ale to, czym mnie przekonał, to jest APAS. Wczoraj go testowałem w trudnych warunkach. Zaliczył co prawda glebę jeden raz. No i to było tyle. Zahaczyło gałąź. Pierwszy kret tego drona. Nic się nie stało, na szczęście było bardzo miękko. Gimbal cały, nie? Ale ta gleba, można mu ją wybaczyć, dlatego że tam była gałąź bez liści, której nie widział, a rozpędził się wcześniej dość mocno. Natomiast zrobiłem też taki rejs po lesie, gdzie miałem równo rozstawione pnie drzew i naprawdę dobrze ogarnia w trybie normalnym, na full pitch forward czy full forward. Bardzo dobrze działał, jeżeli chodzi o APAS, omijał wszystkie drzewa i wrócił do mnie też, czyli powiedzmy kilkudziesięciu metrach zrobiłem zwrot i wróciłem też w trybie APAS, wszystko minęło. I to jest na duży plus. Oczywiście Active Track też jest lepszy pod tym kątem, że lepiej śledzi, potrafi skręcać i potrafi
potrafi faktycznie te łagodne zakręty pokonywać i omijać przeszkody. Gubi się przy gałązkach i gubi się przy takich miejscach, kiedy jest rozpędzony i siłą na przykład jeszcze rozpędu wlatuje bokiem w przeszkody. Wczoraj zaliczyliśmy kreta, to był delikatny kret, został na gałęzi, więc nic groźnego, natomiast gdyby to było na betonie, to byłaby już trochę szlifierka zrobiona. Dobra, ale teraz przejdźmy, słuchajcie, do tych spraw najważniejszych. Podstawowa sprawa, o której mi brakuje w aplikacji, to jest brak tego górnego paska. W aplikacji na górze wyświetlają się parametry białą czcionką i z reguły ta biała czcionka jest w tle wyświetlona na przykład nieba, prawda? Jeżeli wykonujemy krajobrazy, jeżeli to jest budynek, może być trochę inaczej, ale zwykle jest to na tle nieba i zacierają się te informacje. Zacierają się dwie bardzo istotne informacje. Pierwsza informacja o stanie baterii na ładowanie aktualnym, akumulatorów, pakietów LiPo, różnie jak zwał, tak zwał. A druga informacja odnośnie trybu, w jakim jesteśmy, bo jeżeli jesteśmy w trybie sportowym, przełączymy sobie, tutaj nie trudno przełączyć, bo to wystarczy przez chwilę na przykład wziąć go do ręki, on jest ciężki i można przełączyć w tryb sportowy w sposób zupełnie bezwiedny, bez naszej woli. A jak jesteśmy w trybie sportowym, czujniki nie działają i można zaliczyć kreta w sposób koncertowy, więc ta jedna rzecz jest dosyć istotna, ten górny pasek. DJI, if you listen, jeżeli DJI mnie słucha, to bardzo proszę chociaż o jakiś szary motyw, który pozwoli oddzielić nam te dane na górze, tę telemetrię od tła, na przykład jasnego tła, takiego jak jest niebo. Kolejna sprawa odnośnie bezpieczeństwa. W starych modelach i w aplikacji DJI Go mamy coś takiego jak low battery warning, prawda? Najpierw jest taki warning, w sensie takim, że system nas informuje, mamy próg, który możemy sami sterować, na przykład 25-30% naładowania akumulatorków i w tym momencie zaczyna nam się ten sygnał, to piszczenie, które nam cały czas daje do zrozumienia, żeby wylądować. I tutaj w tej funkcjonalności niestety nie mamy tego. Czyli pierwsze ostrzeżenie jest powiedzmy na 20%, a później, słuchajcie, jest taka jazda, że on zaczyna przy 10 już lądować. I jeżeli ktoś nie zna angielskiego, a dużo jest takich osób, które latają nie za bardzo, znają angielski, to ten pierwszy komunikat jest taki bardzo, taki spokojny, typu the battery level is low, the aircraft will go to the home point in 10 seconds. Mniej więcej to jest tak, w tą melodię. I ktoś zrobi sobie cancel, czyli odwołaj i leci dalej. I sytuacja była taka na przykład u Dave'a, ale to nie tylko u niego, bo u mnie była podobna sytuacja, kiedy robiłem hyperlapsy. Słuchajcie, ciekawa rzecz, a mianowicie on faktycznie nie sygnalizuje tego, że jest słaby akumulator. Robi to w ten sposób, że tylko pokazuje nam w pierwszej chwili, że będzie wracał do domu, jak jest 20%, a później zaczyna automatycznie lądować i wiele osób może się mega zdziwić, że dron zlądował sam. Bo on faktycznie jak osiągnie około 10%, naładowania w tym momencie zaczyna lądować. Ja się tego spodziewałem, ale jak ktoś się tego nie spodziewa, to może dojść do słabszych sytuacji. W Mavicu R1, a także w Mavicach 2 mamy APAS, to jest taki trójkącik po lewej stronie naszego ekranu, tego głównego, tam gdzie jest podgląd kamery i tam mamy ten trójkącik, jeżeli jest aktywny, to wyświetla nam się na niebiesko. Natomiast tutaj, w tej aplikacji DJI Fly, słuchajcie, za pioruna jasnego nie widać na głównym ekranie, czy jest włączony APAS, czy nie. Więc nie wiemy tak naprawdę, czy jak on będzie zachowywał się przy przeszkodzie. I też zagadkowa jest funkcjonalność. W trybie tripod na przykład, czyli statyw, on nam nie omija przeszkód, natomiast zatrzymuje się przed przeszkodami, w trybie normalnym działa w ten sposób, że omija przeszkody i ten napas działa w porządku. Ale tak czy inaczej wypadałoby, żeby wyświetlał się ten status na ekranie głównym. I jeszcze raz, DJI, if you listen. To jest dosyć istotne ze względu na to, że trudno przewidzieć, jak on się zachowa i trzeba grzebać w aplikacji dosyć głęboko, to znaczy trzeba wejść do control i dalej do APAS, czyli przesunąć sobie. Najpierw wejść do control, później przesunąć. Następna sprawa, która może być błaha dla niektórych
niektórych nie. To jest ten radar, który wyświetlał się w aplikacji DJI GO 4. On był całkiem fajny, z przodu i z tyłu mieliśmy. Jeszcze w Mavicach 2 było z boku. To fajnie pokazywało, mieliśmy światło zielone, żółte, czerwone, takie jak światła drogowe i to było bardzo intuicyjne. Mnie się to bardzo podobało. Tutaj nie za bardzo możemy sterować. Mamy takie pomarańczowe paski, które na górze się wyświetlają i na dole, ale to jest na tyle mało intuicyjne, że niewiele nam to daje. Ja bym sobie życzył, żeby była możliwość wyświetlenia tego wykresu, właśnie tego grafu radarowego. I druga rzecz, którą bym sobie życzył, żebyśmy mogli sami sterować czujnikami. Na przykład chcemy wyłączyć tylne, dlatego że idziemy za dronem i nagrywamy właśnie sekwencję idąc za dronem w trybie tripod i nie chcemy, żeby nam to ten tylny czujnik przeszkadzał. A tak samo z VPS-em, jeżeli chcemy wykonać przelot na przykład bardzo nisko nad powierzchnią wody, też życzyłbym sobie, żeby była możliwość wyłączenia tego. Niestety tutaj takiej funkcjonalności mnie bardzo brakowało. Przechodzimy już powoli w stronę ekspozycji, w stronę ustawień foto-wideo. Następna rzecz, którą zauważyłem, to jest to, że owszem, mamy 4K i 50 klatek na sekundę, ale tylko i wyłącznie, jeżeli latamy w trybie normalnym. Jeżeli chcemy na przykład skorzystać z inteligentnych trybów lotu, takich jak Active Track, czy Spotlight, czy Point of Interest, to niestety w tym momencie zostaje nam tylko ten mniejszy klatkaż, czyli 25. Nie jesteśmy w stanie wykorzystać inteligentnych trybów lotu i klatkażu 50 FPS-ów u nas. Czyli słuchajcie, jeżeli popatrzymy na możliwość śledzenia danej akcji w 50 klatkach na sekundę i możliwość zwolnienia o połowę, to właściwie w tej chwili jedynie Skydio oferuje taką możliwość. Mam nadzieję, że aktualizacja wejdzie i że uzyskamy też taką funkcjonalność w Mavicu R2. Brakuje też funkcjonalności takie, jak miała aplikacja DJI Go i nawet w Mavicu Air mieliśmy możliwość ustawienia stylu. Tam zwykle zdejmowaliśmy ostrość przynajmniej o 1 stopień, czyli na minus 1. Zdejmowało się też kontrast i też można było zarządzać nasyceniem kolorów. To już w zależności od tego, jakie były gusty. Ale te trzy parametry, czyli ustawienia stylu, tutaj niestety zdjęto i brakuje tego trochę. Także myślę, liczymy na kolejną aktualizację. No dobrze, słuchajcie, podsumowując mogę powiedzieć tak, jest to naprawdę fajny i świetny dron, można go polecić wielu osobom, oczywiście bardziej wymagające osoby będą mogły na niego trochę narzekać, ale pamiętajmy, że ten model ciągle jest w fazie beta testów, bo pierwsi użytkownicy są testerami beta de facto, tak to urządza sobie DJI. Natomiast jeżeli macie swoje własne przemyślenia czy uwagi do tego duetu, czyli aplikacja, kontroler, a właściwie do tria, czyli dron, kontroler i aplikacja DJI Fly, to bardzo Was proszę o komentarz pod filmem, podzielimy się swoimi uwagami, doświadczeniami. Także zapraszam na live, czyli latającą kawkę, gdzie na żywo rozmawiamy o podobnych tematach i o tym, o naszych spostrzeżeniach i doświadczeniach na bieżąco. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym epizodzie. Cześć! Słuchajcie, dziękuję serdecznie za uwagę. Podsumowując, wyrażam głęboką nadzieję, że Mavic R2 będzie miał kolejne aktualizacje i ciągle w to wierzę, że wreszcie śledzenie w DJI będzie porządne, bezpieczne i że to będzie wyglądało przynajmniej na takim poziomie, jak prezentuje nam Skydio, także tego im na pewno życzę. No i cóż, no, dziękuję serdecznie, czekamy na następne testy. Zapraszam Was na żywo na kawkę, latającą kawkę, która w tej chwili jest co drugi dzień, już jutro będzie 100. edycja. No i do przodu będą kolejne update'y, będą aktualizacje, będą następne przygody z Maviciem R2. Mam nadzieję, że pokażę swój prawdziwy potencjał, tak jak wiele osób, które tutaj opisywało, liczy na ten potencjał, ja również liczę. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Pa!